zwykła. Co? Pojadę czy nie? Nie pojadę. Zagryź kołem. Nie pojadę. Przejedziesz tam. Elo, velo, rowerzyści, kolarze. Elo, velo, rowerzyści, kolarze. Dobra. To, co dzisiaj wam pokażę, to ustawka gravelowa, najszybsza, najlepsza tutaj w okolicy, więc zapraszam do relacji. 3, 2, 1, zaczynamy. Velo ustawkę 2024. Na końcu w lewo, w prawo i piękne shooterki. Powodzenia wszystkim. Do zobaczenia na trasie. Na spokojnie, na spokojnie. Oni niech se jadą, a ja się spakuję na spokojnie. Obiecywałem, że ja się nie ścigam. Kto się chce ścigać, to niech się ściga. Że ja nawet trasy nie mam wgranej. To jest numer. Ok, trasę mam graną. Na spokojnie, powolutku będę sobie szukał uczestników. Zobaczymy, czy będzie im się podobać, czy nie. Większa gravelowa wstawka. Przyjechało nieco więcej osób niż się spodziewałem, bo jest ich około 50, chyba nawet ponad 50, ale zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie. A jeszcze wam powiem, że ciężko być tak organizatorem, uczestnikiem, kamerzystą, droniarzem, fotografem, skarbnikiem. No wszystko w jednym, wszystko. Ale no, jak się chce, to może. Dobra. Wjechałem w las, już mam prawie 4 km i jeszcze nikogo nie ma. To ale tam musiał pójść ogień od samego początku. Wiadomo, jak to na starcie. Emocje itd. itp. Jazda w grupie. No, zobaczymy. O, ale tu przeorali tą trasę. Tu był tak ładny suterek. Ale widać już na horyzoncie pierwsze osoby, pierwszych uczestników. Jest zamknięcie peletonu. Tak. Jest im ex-rower z pękniętą sztrychą, ale da radę. Rower da radę. Ania też da radę. A to bez ten, bez nawigacji? No mam w przedniaku kurs wbity, ale... A. Dobra, no to tutaj będzie w prawo, chociaż ja nie pamiętam, czy tutaj w prawo miałem być, ale... Na... W prawo, no. W prawo, no. Jak coś dziewczyny jadą z tyłu w miarę spokojnie, to one też tam mają pogrywane trasy, więc no mam nadzieję, że się nie pogubicie. Spokojnie, spokojnie, nikt tutaj się nie śpieszy. Niestety widzę, że trochę słoneczko zrobiło. Piasków. Tak, ale to zaraz się skończy, spokojnie. Ja mam takie traktora, tak, to jest na ten taki trudniejszy początek. A później już będzie coraz ładniej. Jakieś okrąglaki czy coś? Tak, będą okrąglaki. Tutaj zaraz będzie taki ładny moment na sesję zdjęciową, jak ktoś sobie będzie chciał stanąć. I to jest zaraz przy trasie? Nie trzeba nigdzie odbijać? Nie, nie. Okrąglaki, no generalnie są do odbicia, bo to tam jest... To pewnie nie odbijam, bo to muszę sobie dać punkt na tym. Na mapie. Prawo, w prawo! Prawo! Niestety pogoda zrobiła swoje. Piaski się pojawiły, a nie było ich. Nie było, spokojnie. Ale zaraz będzie pięknie.
Spokojnie, już powoli trudniejszy odcinek się kończy, więc zaraz będzie tylko ładnie. Susza była ostatnio, no i trochę tam zrobiła swoje. O, jeszcze drzewo przewalone. Tego nie planowałem. To nie moja wina. Tak, tak. To musi być trochę przygodowo. Dobrze. No to tu się warto zatrzymać. Jest i Sławuś. Po raz kolejny u mnie na relacji. Teraz wróciłem z Robinsonady, to też jesteś. Tak? Jesteś, jesteś. Ja tu myślałem, Dawid, że o generalkę walczysz. To za kurwa płatnik przyzna się. Krótny premium. Zara będą, zara będą. Spokojnie, jeszcze chwila. Coś tam Gierik ci przeskakuje, czy mi się wydaje? Nie przeskakuje. Ja chwilę przycisnę, na końcu premiumów poczekam. Czekam na końcu drogi. Dawaj Sylwek, dawaj. Jazda, jazda. Są premiumy. Kurde, na segmencie zapierdzielam, bo prawie 400 watów. I nikogo nie mijam? Uła! Ale tam piec poszedł. Spokojnie, Karola, spokojnie. MTB z błotniczkami. Proszę, można, można. Jedziesz, Mati, jedziesz na Seleksie, jedziesz! Premiumy się powoli kończą. A tu proszę zobaczyć, jaki sprinter. Siema, siema. Uwaga, główna droga, stop. Uwaga, wyjazd na asfalt. Stop, jedzie auto. Uważaj, wyjazd na asfalt. Dobrze. Kamerzysta, fotograf, może ja na weselach powinien kręcić. O, to jest myśl, nie? Dorabiać sobie na weekendy, o. Ale jakbym dorabiał tak na weekendy, to nie mógłbym startować na imprezach. No więc, no nie do końca dobry pomysł. Teraz wesela nie zawsze są weekendy. Może? Uwaga, bo auto. Uwaga, uwaga. Karola, Karola. Uważaj. Nie. Dobra, czas pojechać troszeczkę dalej. Pojechać sobie delikatnie, spokojnie, jeszcze sobie z kimś pogadać. I zobaczymy. W ogóle strzeliłem okropną gafę z niekorzyścią dla mnie, bo obiecałem mailu, kto się zapisał, to wysyłałem maile o poszczególnych osób i tam było napisane, że kto na tym segmencie szutrowym będzie ode mnie szybszy, dostanie 200 zł. Tam miało być dla najszybszego zawodnika i jeżeli będzie szybszy ode mnie, to dostanie 200 zł, więc no jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Dużo osób nie wyminąłem na tym segmencie, więc ktoś tam pocisnął. Tu 2 km krajówką, ale zaraz z powrotem odbijamy w las i będzie fajnie. Karola jedzie prosto, a widzę tutaj jakiś pit stopper. Dobra, tylko jeden właśnie wszedł. Dobra. To ja jadę dalej, bo tu ładne tereny są. Też jest ładne miejsce na zatrzymanie się. Worek
naprawdę uroczo. Wjeżdżamy kawałeczek na asfalt i zaraz przecinamy główną drogę. A szkoda, że ja to znam. Kurde, szkoda, że to znam. Ale no trudno. Ale masz ładny ten rowerek. Ja nie wiem, czego wcześniej widziałem. Co ty? No, w Łodzi. No, wiem. Jadę. No sami powiedzcie, czy tu nie jest ładnie? Ładna informacja, zmiana nawierzchni. O, proszę. To jest kawałeczek takiego trudniejszego momentu, ale bez tragedii. Szczęście, za 800 metrów skręt w lewo i z powrotem na piękne szuterki. Bo tam nie ciśnij za bardzo, nie? Będę jechał też. O kur... Jest i koszulka prawie pro, więc pozdrawiamy Leszka. Ale się robi zajebiste koszulki. Ale spodemki nie. Ty Mati, kto ci takiego Silexa sprzedał? Jeden. Kurwa, nie wiem, co powiedzieć. Mati, Panek. Takich dwóch ziomków dobrego sprzedu. A, dobrze, dobrze. Znaczy kiedyś nawet to był dobry sprzed. Teraz to wszystko tak gada. Tu widzę bikepackingowo. Tak. Opór powietrza musi być. No jest, jest konkretnie. A jest tam w ogóle coś? Jest, jest. Dobra. Ty, no w takich imprezach zawsze się jakiś kompan znajdzie. Jest z kim jechać. Mnie się jeszcze trochę wszystko przyrzedzi. Uwaga. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Wy to się nie możecie obejść bez siebie, co? O kurwa! Elo, welo. Ta, zamiast... Grabolowy z tej strony. Jeszcze żyje. Jeszcze. Znaczy, jakbyś sobie fotek na soczewce nie robił, to byś go nie dogonił. Ja zrobiłem fotkę, żeby mi miejsce otoczyło. Brawo. Brawo. Tu się teraz przyznam, że to jest moment, którego ja osobiście nie znam. O, ale będzie to moment techniczny, z tego co widzę. Będzie ciekawie. Zaufałem pewnej osobie, że będzie to fajny moment, bo tam jakbyśmy pojechali prosto, to będą piaski. Ale no, nie no, fajnie, fajnie. Nie ma jakichś większych trudności. Jest twardo, dużo korzeni nie ma. Więc dobra, taki moment techniczny jest ok. Też nie może być idealnie, nie? Ale powiem, że nawet ciekawie. Nawet bardzo ciekawie. O kurwa. Ale tu jest ładnie. Rararara. Dolina z lewej, PLH coś tam. Oła. Tu trzeba zejść. A, pokrzywa. Gdzie Marka zgubiłeś? Chyba sobie zdjęcia robi pewnie znowu. Znowu? Nie, no nie wiem. Nie poznałem. Jechali prosto na soczewkę przez most. A czy tam nawróciłem? Aha, dobra. Nie patrzą na krakach. Co? Zejść, to nie pokazuj, że umiesz enduro. Chociaż moje doświadczenia enduro jakieś tam są, ale nie, nie, nie. I teraz sobie pizku się spierdolić do rzeki. Ale jak się zabiegło? To ładne zdjęcie. Fajna trasa.
są atrakcje, nie? On za pachowce znał się wyjść, tak? To jest pikuś. Dobra, jadę trochę. Poszukam więcej osób. Kurczę, w niedzielę wtedy jechałem, nie było takich piasków. O, teraz są upały. O, ale nie jest źle. Z ręką na serce w niedzielę jechałem tą trasą, nie było tych piachów. Naprawdę. O, kurde. Nie no, tragedia. Trzeba petycję pisać do organizatora. Można osobiście? Tak, można od razu. No to kurwa jest. No tak, resztę trochę zrobiło. Patrz, tam, widzisz? Tam jest szuterek. Jeszcze kawałek. Tak. Teraz czas na trochę szybszą część, bo akurat tak się złożyło, że dzisiaj jest po mojemu z wiatrem, czyli w terenie zalesionym akurat było pod wiatr. Zaraz się wyjedzie na bardziej otwarte, na bardziej otwartą przestrzeń i będzie już z wiaterkiem. Będzie troszeczkę asfaltu, więc będzie szybciej. Zobaczmy, jest jakiś sklep otwarty, czy ktoś tu jest? Jest! Widzę, że jakiś sklepik był otwarty. Tak jest. No. Nie ryzykujemy dalej. Zawsze jedziemy. Kalorie to podstawa. Bardzo dobrze. Świetna trasa, świetna organizacja, nie mogło być lepiej. Wiaterek, nie? Taki jest. A teraz macie dobrze, bo zaraz będzie wiatr. Nie zamówiłeś wiatr dzisiaj. Nie no, zamówiłem idealny wiatr, bo w lesie było pod wiatr, a teraz będzie... Teraz będzie z wiatrem, czyli pomówię mu, tak jak lubię. Czyli nawet święto, jakie sklepiki są pootwierane, to jest 40 km, jeszcze 65 do mety. Kto komu coś się pokończyło, to sobie mógł uzupełnić. Miejscowe białe, jakby ktoś mówił, że nie ma białego. No widzę kolejny sklepik, ale chyba... Naszych nie widać. Cisną. Nie ma bata, że dojadę do pierwszego. Przyznam się szczerze, że jadę odcinkiem, którego za bardzo nie pamiętam, nie kojarzę, ale jedzie się ładnie, więc spoko. Tak też może być. O, kolejny sklepik. Ale dobra. Karol mi właśnie napisał maila, że niestety nie mógł przyjechać. No szkoda, no ale trudno, może będzie jeszcze okazja. A, zmiana nawierzchni i na szuterki. Za dużo było asfaltu. Jest i reprezentant PG Bikesu i to jeszcze w koszulce mistrza świata. Co, jak się jedzie? O, super to. Nie licząc takich piaseczków. To moje podwórko. No tak. W końcu z Płocka, nie? Dobra, to asfaltem można trochę szybciej pojechać. Jak coś, to wbijać na koło. Kurczę, jestem ciekaw czołówki, jak tam wszystko, sytuacja wygląda. Dzisiaj w nieco innej roli, że bardziej na tyłach i tak sobie jadę, powiedzmy, bo sobie jadę. Jeszcze tak naprawdę Robinsonady trochę w nogach czuję, więc nawet dzisiaj też nie jest taki dzień, żebym chciał się mógł pościgać. Ale coś tam 200 watów gdzieś się kręci. No. Fajnie. Pogoda jest aż za dobra, bo dzisiaj bardzo cieplutko. My powoli zbliżamy się do skrzynek tak zwanych, czyli jezioro skrzyneckie. Tam trochę będzie jeszcze lasu, znowu szuterki, czyli małe Bieszczady. No. Jeszcze trochę jest gdzie jechać. Nie zatrzymał się ktoś może na kąpieli? Nie. To był taki moment, że mam nadzieję, że chłopaki się nie pogubili, bo starałem się jak najdokładniej narysować trasę. Tu kiedyś po lewej prowadziła droga, normalnie, ale znalazł się właściciel
i już tej drogi nie ma, wszystko jest tutaj zabudowane. I to było tak, że dojeżdża się do końca płotów i skręca w lewo. Nie, 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 zamknięto. Tutaj. To jest chyba to miejsce. Ślad poprowadzony bardzo dobrze. Jestem z tego powodu zadowolony, bo miałem tutaj naprawdę mega obawy, więc jak ktoś pojechał zgodnie ze śladem, to pojechał dobrze. Dobra, ale niestety nikogo jeszcze nie mijam. Zobaczymy, może się uda. Może jeszcze przed samymi małymi Bieszczadami. Widzę tam w oddali jeszcze ze dwóch zawodników, więc kogoś się jeszcze doścignie na ten moment. Zobaczymy kogo. Już 70 km, więc tylko 30 pozostało. 35. Jak tam? Super. No, już niedaleko. Trochę temperatura daje po kościach, ale no okej. Okay. Dobra, w końcu zaczyna się ten przyjemny moment. Ty się nie patrz w licznik, bo te drogi to znasz na pamięć. Pierwszy raz tu jestem. Tak? Pierwszy raz? No, szybko, bo na wciągniętym nie wytrzymam. Aha, dobra, to już włączę kamerę. Zobaczcie, jaką piękną tutaj nam ścieżynkę zrobili dla właśnie dla rowerzystów. Może nie dla kolarzy, ale dla rowerzystów. O, chociaż leży jeżdżę. Siemanko. O, jakie pomarańcze widzieliście? Same eskery, kurde. Żeby nie było, oficjalnie pcham się na DNF-a, bo droga prowadzi tutaj w lewo. Na 82 kilometrze. No nie rozdwoję się, nie rozdwoję niestety. Dobra. Hopla. Nie patrzę, że syf. Ale wiecie, teraz organizacja. Szybko. Krzacher macher. Tylko odpal, nie? Bo... Byłby numer, jakby nie odpalił, nie? Tutaj tak, tu teraz właśnie przecina trasa, więc byłby numer, jakby jeszcze wjechał w Velo Ustawkowicza. Trzeba dobrze sprawdzić. Nikt ten nie jadą. Dobra. Spocony, brudny. Co? Czy pan mnie nagrywa? Może. A co wyrażasz, że to dę? No mówię, cały spocony jestem. Fuj. Pogoda ci robi swoje, nie? Elo Velo, gratulacje. Pierwszy. Nie. Wiem. A, tu ja nie na ciebie nagrywałem, kurde. Graty. Drugi. Trochę trasa. Jak się jechało? Myślałem, że ten piasek pojedzie do mety, nie? Oficjalnie. Dobra. Teraz ten. Mieści się. Dobra. Jak możesz. O, jest trzecie miejsce. No. Ty nie kojarzy, żebyś mi nas mijał, ty. Gratulacje, gratulacje. Widzisz, ja jestem szybszy od szybkości. Dziękuję bardzo. Piachy mnie wykończyły, wiesz? Dobra. Dobra. Dzięki. Sami, gratulacje. Przejdzie, przejdzie, dobra. Przejdzie. Jest i pierwsza truja.
trudno. Ale ładnie pojechaliście, bo ja tu tak ledwo wjechałem samochodem. Proszę, i pięknie. A organizator? No. Może stanie też? Jeszcze będzie czas, poczekaj. Baranek, nie. Proszę, to nie jest jak przecie chłodu, to tam jest chłodnie w środku. Chłodnie w środku można odpocząć, bo tam jest chłód. Chyba nie miał. Dobra. W kolejności odpowiedniej. Zaraz przyniosę ten. Wszystko jest. Dobrze. Widzisz, treningi z tamtego roku się przydały, co? No, w tym roku to polewa. Gratulacje. Moje ulubione miejsce, czyli czwarte. Gorzej niż czasami. I jak? No fajnie. Tylko się chyba przegrzałem trochę. No nie, niestety. Pogodę zamówiłem aż z dobrą. Przesadziłeś. Tak. Jeszcze czwartkę nie? Ale z wiaterkiem się fajnie leciało po asfaltach, nie? Tak. Z wiaterkiem nie ma. Dawaj, już koniec. Dawaj. Teraz. O, spokojnie. Nareszcie. Ciepło, co? Gorąco. To chodź, coś zimnego się należy. Piąty. Szósty. Siódmy. Szczęśliwa siódemka. A widziałem cię z daleka, żeś spół. Gratulacje. W ogóle patrzę, to jakiś zlot crossów chyba jest. Kurde. Cross za crossem. Crossa pogania. Ósmy. Jak coś. No. Nie. Inspiracja. O, Velo. Proszę. Jaki fajny ten. Piękny boski Paweł Krzanowski. Dojeżdżasz jako dziewiąty. No, może być. Zapraszam. Jeszcze nie skończyłem. O! Tak, jeszcze jedzie się rozkręcić. Gratulacje. Dzięki. Dwunasty. Kurde, ale ciężko. No pogoda, co? Się nagrać dojazdu do mety, a że jesteś pierwszą kobietą, która dojechała, to możesz teraz mnie zbluzgać, nawyzywać, jeżeli coś było nie tak. No, ogólnie tak na szybko, jak trasa? Teren jest super, bardzo fajny, jestem w Toruniu, więc nie znam jakoś super tych terenów naokoło. Wiele było kuszących miejsc, żeby zrobić sobie przystanek. To było. Szutry super, asfalty też, piachy były wymagające. Poza tym troska bardzo, bardzo fajna. To dobrze, bardzo się cieszę, jeszcze raz gratuluję. Mam nadzieję, że za rok też się spotkamy, bo będzie też większe grono. O, a jest kolejna osoba. Idę po zeróweczkę, idę po medal, jest Sławek Dorszcz. Drugie miejsce Bąkowski Kamil. I trzecie miejsce Utkowski Adam. Gratulacje jeszcze raz dla wszystkich. Danic, chcesz trzecią kiełbasę? Zapraszam pana Mirosława tutaj. Kurde, no, to nie powiem. Jechałem dzisiaj z prawdziwym koniem. Ja im nie mówiłem, a ty tak się podśmiewałeś ze mnie. Gratuluję. Dziękuję. To drugie swoje zwycięstwo w karierze. Tak jest, sporne, wspólne. No tak, bo robię sobie nawet rok teraz. Naprawdę tutaj Dawid Kopiński też skromny, ale bardzo pracowity. Tak, bardzo pracowity. Bez nich nie byłoby tutaj całej imprezy, całej tej mety. I tutaj. O, i jest pani, która pierwsza dojechała w całości. Ja widziałem, że włos odpadł. Zapraszam tutaj. Kobiet jest po prostu jeden upominek. Ale pokażemy na prostu stałem. Najszybciej.
Oczywiście impreza dalej trwa. Wszystko co dobre szybko się kończy, więc czas na szybkie podsumowanie całej tej imprezy. Jestem teraz na trasie, gdzie ja akurat tego na tej relacji nie przejechałem, bo skróciłem sobie trasę po to, aby móc witać uczestników na mecie. Odcinek bardzo fajny, szutrowy. Były lepsze momenty, były gorsze. Myślę, że trasa bardzo urozmaicona. Nie będę już powtarzał, że słońce zrobiło swoje i pojawiło się więcej piasków niż było przewidziane. Ale dzięki temu mogłem sobie wyciągnąć odpowiednie wnioski odnośnie właśnie organizacji. Wiem już na pewno teraz, że są potrzebne trackery, aby mieć pewność, że wszyscy uczestnicy dojechali na metę, aby móc wiedzieć, gdzie, w jakim momencie są i czy się poruszają, czy nic się nie stało. Trackery nie są tylko po to, aby sprawdzać wyniki, kto jest pierwszy, drugi, trzeci, tylko też właśnie, czy wszyscy ze wszystkimi uczestnikami jest ok. Że są potrzebne numery startowe, aby nie móc się pytać co chwilę, sorry, jak masz na imię, na nazwisko, tylko po prostu po numerku sobie szybko sprawdzić. Co jeszcze? Na pewno limit uczestników też jest ważny, bo nie sądziłem, że przybędzie aż tak dużo osób, bo było nas ponad 50. Szacowałem, że może będzie 20-30. Jak patrzyłem po liście zgłaszających się, że tam już przebija 30, to dokoptowałem parę medali więcej, ale no nie sądziłem, że będzie więcej niż 40. Przerosło mnie to trochę, jeżeli chodzi o ilość, ale finalnie nie było źle. Po uśmiechach na twarzy widziałem, że impreza się udała, że osoby były zadowolone. Było parę osób, które pobiło swoje życiówki i zrobiły pierwsze 100 km i im oraz całej reszcie mocno gratuluję. Słońce trochę mocno przypiekało i nie było łatwo przejechać tą trasę, ale na szczęście pierwsza część była mocno zalesiona, druga połowa była akurat z wiatrem po trochę otwartych terenach, ale myślę, że było ok. Wniosek na przyszłość też, że na pewno nie mogę zrobić wszystkiego sam, że jednak są potrzebne osoby do pomocy. I mam nadzieję, że jak w przyszłym roku będę organizował coś już w większym gronie, to że znajdzie się paru chętnych, którzy mi pomoże. I tu bardzo chciałbym podziękować Kołu Łowickiemu SEMP numer 110 za udostępnienie bardzo fajnego miejsca, gdzie pomieścili się wszyscy, że było miejsce, gdzie sobie siąść. Można było w środku się schłodzić, bo akurat było pomieszczenie klimatyzowane. Tam czekały na nas banany i woda, które akurat też przez nich zostało nam udostępnione. Można było się napić kawy, wypić zeróweczkę, zjeść kiełbaskę, która była idealnie przypiekana, więc ja, mimo że nie jestem jakiś taki kiełbasiany, to chyba z 3 albo 4 to zjadłem. Idealnie wygrillowane. Na mecie też pojawiła się moja rodzinka, co też na pewno było miłe dla mnie. Mój syn bardzo ochoczo mi pomagał, córka zresztą też. Muszę też na przyszłość większą uwagę zwracać na to, co piszę, bo w mailu prawie do wszystkich uczestników napisałem, że dla każdego, kto pobije mnie na segmencie tam szutry premium, otrzyma 200 zł i pojawiło się ponad 50 osób razy 200, to jakby dobrze wszyscy pocisnęli, to byłby stratny 10 tysięcy złotych. Tego nie było w planie. Tam miała być informacja, że dla tego, kto zdobędzie koma, bo będzie lepszy ode mnie, ten dostanie ode mnie 200 zł. Na moje szczęście tam akurat tego dnia było pod wiatr i mimo, że też przycisnąłem, żeby zobaczyć jak szybko pojadę, to wygenerowałem większą moc, a i tak średnia była mniejsza. Upiekło mi się, ale na przyszłość muszę zwrócić na to szczególną uwagę. I na pewno będzie jakiś regulamin, bo regulaminy są ważne. Dobra. Obserwujcie Instagrama, bo pewnie tam za jakiś czas będę wstawiał informacje o zapisach, o dokładnej dacie, kiedy wystartuje następna welostawka. Piszcie, czy ta nazwa już może pozostać, czy może byście chcieli jakąś inną welostawkę, bo to miała być ustawka, a jak będzie maraton, to będzie velomaraton, veloraton, velogravel, nie wiem. Dobra, na tym jeszcze pomyślę i jadę jeszcze pojeździć. A Was zachęcam do następnego filmu. Trzymajcie się. Piąteczka.